No i dobra, siemano, przywitam się jeszcze raz. Chyba już teraz tak na poważnie, bo ogólnie nagrywam chyba już trzeci raz. Nie mam cały czas koncepcji, jak to robić, jeżeli chodzi o te vlogi. Możliwe, że w tym filmie już się przywitałem drugi raz, bo to nie jest wykluczone. Po prostu nie wiem jeszcze, jak to robić, czy dzielić to na dni, czy dzielić to na akcje, nie wiem, dlatego się witam jeszcze raz, jak coś. Zwozimy sobie baloty, tam prezes prasuje, trochę materiału ponagrywałem. Ale wam powiem, że ciężko mi się przyzwyczaić do tego, że ja do kogoś gadam, plus jeszcze do tego robię robotę. Chyba nie mam tej podzielności uwagi, coś takiego, bo naprawdę niezbyt mi się przyjemnie robi. No ale do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Zacząłem ogólnie nagrywać, jak podpinałem lawetę już, ale tam mi parę rzeczy nie wyszło, gdzieś coś głupiego palnąłem i powiedziałem, że jeszcze raz to nagram. I teraz muszę sobie przypomnieć ogólnie, o czym ja chciałem pogadać. Możemy zacząć od tego ogólnie, że chciałem polatać trochę, ponagrywać, jak tam prezes prasuje. Ale po pierwsze, GoPro to nie jest aparat i jak ja bym sobie mógł tam na górce stanąć i coś, że tak powiem, dziobnąć, ponagrywać, no to GoPro nie zrobię takiego zbliżenia. Się zrobię zbliżenia, ale to nie będzie wyglądało jak z aparatu i będzie to źle wyglądało, nawet można chyba powiedzieć bardzo źle, jeżeli chodzi o to. No i tam nagrałem tylko parę ujęć. Możecie ogólnie dać znać, bo nie wiem, ja mogę wam nagrać chyba Engine Sound, jeżeli chodzi o to, bo myślę, że ta kamerka dobrze dźwięk zbiera. Nie wiem, jeszcze mam trochę już materiału teraz i mogę go sobie przejrzeć, ale jeszcze nie przeglądałem. A myślę, że dźwięk w miarę dobrze łapie. I mógłbym wam coś takiego nagrać. Nie wiem, jak ogólnie te vlogi robić, czy... Nie wiem, czy już to powiedziałem, czy nie, ale nie wiem, jak to robić, czy... chyba mówiłem ogólnie, czy robić to, że tak powiem, z jednego dnia, czy z jednej akcji, nie wiem. Ciężko mi jest tak ten... Może to też jest to, że tak naprawdę wczoraj wjechaliśmy w te zboże, coś tam nagrałem, coś tam powiedziałem, ale też nie wiem, czy to wrzucę, bo ja tam tylko pumu latałem ze zbożem. Zobaczymy zresztą. Tam tego będzie trzeba poprawić. Nie wiem, czy to wrzucę. Tak kurde, jestem trochę rozkojarzony, bo nie wiem, co już tam mówiłem, czego nie mówiłem na tych swoich ujęciach. Ale mam nadzieję, że wiecie. No to są moje takie pierwsze gdzieś tam w ogóle vlogi, jeżeli chodzi o robienie czegokolwiek w ciągniku i tak dalej. No się inaczej, w życiu realnym, bo nigdy tak vlogów nie robiłem. W życiu nie robiłem vlogów zresztą. No i nie wiem tak, o czym gadać, jak to gadać, żeby was nie zanudzić i tak dalej. Zobaczymy w ogóle, jaki będzie pierwszy odbiór, bo to chyba jest najważniejsze. Myślę, że tam ogólnie inaczej. Pierwszy może być... Aha, ja to jeszcze źle zrobiłem. Mówię. Pierwszy może być ogólnie dobry, no bo wiecie, no każdy będzie gdzieś tam patrzył na to, że Jankus wrzucił filmik czy coś. No ale nie wiem, no ogólnie tak gadałem, gdzieś tam odpalałem live'y, co tam u mnie i tak dalej. Działaliśmy sobie tam z klamotami, trochę przygotowania do żniw, jeżeli chodzi o to, bo tam tak naprawdę na kanale miesiąc nic nie było poza live'ami. Chyba ponad, nie, ponad miesiąc nie. Mówię. I tak można powiedzieć, że bardzo dobrze mi się robi, w tym roku tak samo. Mówię, porobiliśmy trochę klamotów, trochę się tam poogarniało rzeczy przed żniwami. Pierwszy wjazd, tak jak mówiłem wczoraj, czyli piątek 7, dzisiaj jest 8. Dobrze mówię. Dzisiaj jest 8. No i co, wożenie zboża, zbieranie bel, no to teraz standard będzie, myślę. Jeżeli chodzi, jakby ktoś tam pytał, nie wiem, albo powiedział, nagraj coś z gospodarstwa u tego kolegi, czy cokolwiek, powiem wam szczerze, że nie chcę czegoś takiego robić, bo nie ukrywajmy, gdzie z jednej strony się może nie obawiam, tylko wiem, że znam już sytuacje takie, że ktoś gdzieś tam miał filmiki, coś tam nagrał, później załóżmy, coś tam z moim kolegą bym gadał. On by obejrzał filmik, później powiedział: ty wiesz co, jednak mi się nie podoba, że to powiedziałem na filmie, weź to usuń. No ja później muszę vloga usunąć. I po co mi takie coś, nie? Nie wiem, będziesz się trzymał w śmietniku? Będziesz się trzymał.
niepotrzebne mi jest takie coś, także wolę po prostu nic nie nagrywać z gospodarstwa, to po pierwsze, po drugie wolę gdzieś tam nie pokazywać, co ma w garażach, co ma ogólnie na podwórku, bo po co takie rzeczy, wiecie, teraz ludzie są dziwni, różni są przede wszystkim. I pamiętam, jak GoPro kupowałem, to już też nieraz na live mówiłem, że z takim gościem gadałem i powiedział, że coś tam zaczęliśmy gadać i powiedział, że on ogólnie adresów nie podaje z tego względu, że miał kolegę, który sprzedawał motor. Sprzedawał motor, no i ogólnie tam ktoś zadzwonił, że jest zainteresowany, podał adres, no i za 3 dni motoru nie było, nie? Także po prostu wolę nie pokazywać z tego względu, że gdzieś się tam obawiam, że coś ktoś może ukraść i tak dalej. No wiecie, różni są ludzie, możecie się śmiać, ale ja myślę, że wiem dosyć swoje. Myślę, że wy też wiecie. Kurwa, mów je! Niech mnie zabije na tych dziurach, no mów je! A te ścieżki są jak betony w tym roku, to jeszcze tego nie mówiłem, bo mówiłem na tamtym materiale. No są betony, mówię, no jak się idzie, tak po kamieniach. Na bosaka to by se łapy pokaleczył, mów je! No już naprawdę. Wziąć i pogłęboszować to, ale to nie będzie nawet głębosz. Mów, naprawdę. No nie idzie. Się naskacze dzisiaj jak ta lala. Aczkolwiek i tak się bardziej naskacze, już się z prezesem śmialiśmy, że GoPro o dach walnie pewnie, bo tutaj jest taka droga, ona się nazywa Liptowska, prowadzi na Lipno. I... mówię... tamto są dopiero dziury na tej Lipnowskiej. Ostatnio jak jechałem, a tu prezes specjalnie powyjmował siłowniki z kół, z siedzenia. Jest bardziej miękko, ale też przez to się bardziej odbijam. No i tak na dwa razy się robi. Mam ogólnie też nadzieję, że w ogóle ja to z dźwiękiem nagrywam, bo jak bez dźwięku czy coś, to Jezus, to jak przyjadę jutro do chałupy, dzisiaj w sumie do chałupy. Mówię, nic, tylko się powinien zachlastać. Mówię, oczywiście w GTA 5. Do tego balota na razie nie będę brał, bo i tak jak tutaj kolega sprasuje, to jeszcze belki zostaną, to go zabiorę przy okazji. A on jest troszeczkę mniejszy, bo kolega go wcześniej wywalił z tego względu, że... prasa pokazała, że jest komora otwarta, już nie chciała zamknąć, no i wiecie, żeby później jej tam nie otwarło się, coś nie zrobiło, no to już kolega mówi, wywali takiego. Ten to i tak jest duży, w tamtym roku jak mi zrobił, to może z takiej średnicy był. A raczej taki promień miał. Dobra, wpychamy jeszcze totę. Tamten też tak nie za ciekawie, ten ostatni leży, no ale tutaj mówię, to już są ich sady, tam jest ich hala i ja tego daleko nie wożę. Tylko tyle, żeby było, nie? No i wciskamy elegancko, cyk, fuch. Lekko dopchnąć, można wyjeżdżać. No i co, podpinam lawetę i lecę tam dalej. Tamten to się go nagniecie, to on się ułoży jak ta lala. Tam mówię, musi iść. Też możecie tam, o, to jest dobre. Możecie też gdzieś tam jakieś pytania pisać, cokolwiek, słuchajcie. Żebym ja miał o czym gadać na tych live'ach, bo jak ja będę chciał wam zrobić godzinę live'ach, na tych vlogach. Bo jak ja będę chciał zrobić godzinę vloga, to dla mnie to tam nie jest problem, tylko chodzi o to, żebym... Oj, pod weszło, żebym ja miał o czym mówić tutaj, nie? Bo wiecie, to tam nagrać, to tam nagrać, to nie jest problem, tylko wziąć i o czymś gadać, no to już troszeczkę większy jest problem, nie? Ale ty się tam... Dobra, siedzi. Aha, łapy się nie opuszczą, no ta. Dobra, teraz pójdą, możemy lecieć. Ogólnie jakby ktoś tam chciał mówić, że w 120 przeskakuje napęd czy coś, ja jestem tego świadomy, kolega też jest świadomy, ale to wszystko z tego względu, że opony są z tyłu łyse, z przodu są praktycznie nówki, no i to przez to przeskakuje, nie? Może być i tutaj. No, lawetka 2017 rok, elegancka. Z nią to się najlepiej cofa, no ale wiadomo, jak to jest długie, no to kurde, to jest baja, nie?
Ogólnie nie pamiętam, ile bel na nią wchodzi, chyba 9 na dół i później po, wiadomo, po jednej ubywa od piętra. 3, 4, 5, 6, gdzie o, 9 na dół wchodzi. Tak, no tak, no, 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 jest, Daniel pójdzie, jo, no. Mówię. Daniel się przejdzie, a co mu tam, wejdzie do ciągnika, jeszcze raz pojedzie. Ona jeszcze chce jechać, czy co? Ja już nie rozumiem. To ci mówię, no mówię. No nie, no to ci muszę iść, to ci jeszcze chcę jechać. O ludzie. A tak właśnie jest, ja mówię. Dobra, teraz już powinno być. Ja będzie, będzie, ja mówię. Boże, żebym się zesrał, mówię. No tak jak teraz, to ja już ją ciągnę. No teraz musi iść, no mówię. No, teraz mi się podoba. Teraz jest elegancko. Trochę mu pojeżdżę po tej słomie, ale to nic, tylko że jakby bym tak pojeździł, popadało na to, to wtedy by była lipa. By się ugniotła. Cyk. To mi się jeszcze trzeba będzie niedługo, będziemy pewnie w przyszłym tygodniu. Trzeba olej w hydraulice wymienić. I nie wiem, czy w końcu powiedziałem, ale mówię, dawać śmiało jakieś tematy czy coś, co byście mieli. Żebym pogadał na tych vlogach, bo ja mówię, bardziej się przyzwyczaiłem do live'ów. Trzeba by było coś pogadać. Jeżeli chcecie coś tutaj wiedzieć o maszynach, też mogę wam opowiedzieć, albo kolega wam opowie, jak już tam uważacie. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, to w sumie nie wiem, nadal nie wiem, czy wrzucę tego pierwszego jak woziłem zboże, czy nie. Ale tam nie powiedziałem, a ogólnie jeżeli ktoś nadal nie wie, bo może są tu też nowi użytkownicy. Tutaj kolega ma świnie, no i wiadomo, zboża, kukurydza, tak żeby nakarmić, żeby coś tam sprzedać. Świnie, tak jak no, zresztą widzicie, jak słomy wozimy. Świnie są na ściółce w większości, jeżeli chodzi o tuczniki. Dlatego słoma. Na rusztach też jest część, ale to tam młode maciory, takie tam te, reszta poza tucznikami jest po prostu na, dobrze będzie, reszta poza tucznikami jest po prostu na rusztach i dlatego tam się nie ścieli. No, prezes przyjechał, proszę bardzo się zaprezentować. Ja przyjadę, zobaczę wtedy. Kurwa, pewnie się będzie ze mnie śmiał, że jak cykl wyglądam, mówię. Ja, najlepiej się śmiać z Jankusa. A, no i nie wiem ogólnie jak widok z samej kamery. Bo nie patrzyłem, tak szczerze wam powiem, nie patrzyłem nawet na aplikację. Ale myślę, że będzie dobrze, bo naprawdę ona ma bardzo szeroki kąt widzenia. Chyba jeszcze wam nie powiedziałem, że dzisiaj w sumie niedawno bym ją stracił. Dokładnie chodzi o to, że no mówię, nawet wody nie mam.
Bardziej chodzi o to, że na tej przystawce, może już to mówiłem, nie wiem. Na tej przystawce ją mieliśmy na zewnątrz, zamiast środku to na zewnątrz, do szyby na tej przystawce. I tak się zrobiło, że no co, przystawka się odkleiła, ona była tu na tej przedniej szybie, w sensie w 130 na przedniej szybie. I się odkleiła i wpadła już, no można powiedzieć, że pod koło prosto szła, ale... W miarę szybko krzyknąłem, prezes ma dobry refleks, to się zrobiło tak, że leżała sobie na słomie elegancko. No ale już mogła być lipa, nie? I bym się skrakenował od tego. No ale no już się nauczyłem, że takie przystawce nie ma co ufać. Lepiej na jakiś klej, no wiecie, ma się te, że tak powiem, szybko złącza do tej GoPro. Co prawda to jest... Niby nie jest jednorazowe, aczkolwiek, bo wiecie, to jest na tym kleju 3M. Oni mówią, że te ich kleje się odczepia coś, podgrzewa się i jest jak nowy, nie? Ale ja już bym tak nie zaufał, nie? Z drugiej strony można gdzieś to tam przyczepić, bo wiadomo, że... No mi to będzie zbędne, a gdzieś tam u siebie chyba raczej tego używał nie będę. A jeżeli będą dobre opinie o tym magnesie, jeżeli tam napiszecie, że się nie psuje GoPro od tego i tak dalej, aczkolwiek chyba się nie psuje, bo dużo osób na YouTubie rolniczym nagrywa na tych magnesach, tylko też nie wiem jakich. Zresztą sam kiedyś nagrywałem, no i było w miarę dobrze, nie? Ale może faktycznie coś tam wpływa na tą kamerkę. Ale ja jak nagrywałem na magnesie, to pierwszy miałem taki mocny, że... Czy nie, sorry. Pierwszy to ja zamówiłem jakiś tam z internetu, jak wpisałem sobie GoPro magnes, to był taki czarny. Normalnie tam na stronie do kupienia, nie? To wam powiem, że nic on nie był warty. Ja nie wiem, jakim cudem on by się chciał utrzymać. Może już nie przesadzajmy, że na ciągniku, bo na ciągniku to wiadomo, skacze się po tych dziurach i tak dalej. Ale ja myślę, mówię, ja myślę, że on by się na samochodzie nie utrzymał przy małej prędkości, bo naprawdę był taki, że ja go przyczepiłem do grzejnika, gdzie grzejnik jest żeliwny i się jeszcze lepiej trzyma magnes. Przyczepiłem go i spadł prawie sam, nie? Także nic nie był warty, a drugi zamówiłem już taki lepszejszy, tam z magnesy neodymowe.pl, coś takiego. Jakoś tak to było. I tamten to był taki franca, że jak staki był maksymalnie, tak jak ten od kolegi tutaj. To go jak przyczepiłem do grzejnika, to odczepić się mogłem, nie? Nie chciał iść ni cholery. I stwierdziłem, że on jest trochę za mocny, bo może gdzieś tam działać na tą kamerkę źle. No i też tak naprawdę można powiedzieć, że go nie używałem, to po pierwsze, a po drugie... Tamta moja kamerka, czyli Session 4, miała bardzo słabą stabilizację. Jak się gdzieś go przyczepiło, to no drżał strasznie. Ja oczywiście Drutmaster, nie wiedziałem co zrobić. No i wpadłem na taki pomysł, że między ten magnes a mocowanie od GoPro, te wkręcane, bo to było normalnie ze śrubką, dać na to, czy między to wyciąłem takiej grubości z klapka okrąg, nie? Tak, z klapka. Klapek miał grubą podeszwę, no to mówię, czemu nie? Nieużywany klapek, wziąłem cyk fuchi i co? I nie działało. No co ja was będę oszukiwał, GoPro Session 4 miała bardzo słabą stabilizację i nie podobało mi się to w ogóle. Nie wyglądało to, nie działało tak jak powinno i dupa. I nie nagrywałem nic na tym magnesie tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, my się widzimy później, bo ja chcę do prezesa zagadać o tą wodę, żeby mi chociaż dał 4 łyki, bo się tu zakleję. A, pobiadę sobie do niego. Weź, daj mi kurwa coś do picia. Mówię. Dobra. No i co? Jadymy? Zanim ktoś napisze, że bez pasów i tak dalej, to dlatego, że to jest wokół komina, tak jak mówiłem, może nie mówiłem. Jeszcze tylko jednej rzeczy zapomniałem przestawić. Daję zawsze na pół pełną, bo
zawsze na pół pełną z tego względu, że ona i tak bardzo dobrze hamuje i nie widzę potrzeby dawania na pełną. No i tak jak mówię, bez pasów, dlatego że to jest wszystko wokół komina na razie. Przejeżdżam tylko sobie tą drogę wprost i zaraz tam będę skręcał. Także nie ma takiej potrzeby. No wiadomo, tam spaść zawsze może, ale też bez przesady, że od razu na takim kawałku by spadła, to by musiało bujać nie wiadomo jak. Ja mam tutaj prostą szosę do przejechania, także nic się takiego nie stanie. A przynajmniej mam taką nadzieję, ale już wiele razy tak jeździłem i się nic nie stało. Tylko trzeba z głową jeździć, tam akurat jest bruzda i to bujnie trochę. No i dobra. Posłuchajcie sobie trochę. Kierunek elegancko jest, bo ostatnio robiliśmy z prezesem. Gdzieś tam wiecie, czasami coś przyśnie dzieje, czy coś, mimo że ona jest garażowana, to przyśnie działo. Czy tam coś. Aha, dobra, już wiem co. My ogólnie robiliśmy jeszcze raz wtyczkę. Jeszcze raz wtyczkę robiliśmy z tego względu, że tam gdzieś wzięli ją i trzeba było zrobić od nowa, i pieprzyliśmy się z tym godzinę. Z tego względu, że jest to inaczej podpięte w ogóle w przyczepie, inaczej w ciągniku jest i to tak wygląda. Koniec końców zrobiliśmy dobrze, wszystko było. Podpięliśmy i nie działało, dlatego że podczepiliśmy odwrotnie kabel. Tam jest do lawety powinno iść, jak tam tą końcówkę się przypnie do lawety. Od lawety do ciągnika, od ciągnika do lawety to już jest w ogóle chyba tylko prawy kierunek działa. Ale jak już się zrobi tak jak powinno, to jest dobrze. Ja ogólnie pierwszego rozładunku nie będę nagrywał, bo chcę sobie wszystko tam przypomnieć, żeby jaj nie było. Pojadę jeszcze po jedną lawetę i wracam do chałupy, bo to dzisiaj sobota jest. I tak to wygląda. Tutaj dziura mi wyszła, ale to tam tym się nie przejmuję. Tutaj sobie stawiam zawsze przy przyczepach i jest dobrze, elegancko. Ale dobra, ja sobie pierwsze rozładuję, drugą sobie załaduję i dopiero wtedy chyba na rozładunku się spotkamy. No i dobra, jadymy po jeszcze jedną lawetę i spieprzam do domu, bo to jest już godzina w pół do siódmej. Aby rozładujemy ją sobie, myślę, że z drugiego rozładunku już coś tam nagram. No i co, i to by było na tyle. W poniedziałek tam kolega jeszcze nie prasował. Kolega, Kuba będę mówił, Kuba tam jeszcze nie poprasował, bo jeden kawałek kosiliśmy w piątek, była awaria kombajnu, o tym też mogę powiedzieć, bo nie wiem czy wrzucę tego pierwszego. Tam łożysko poszło na od prędkości motowideł, tego sterowania tą prędkością. No i dokończyliśmy to dzisiaj, no i ona jeszcze trochę wilgotna jest ta słoma. Tak, nie chcę zbytnio prasować tego, powiedziałem, że w poniedziałek na spokojnie, jak przyjadę, to założymy maskę do 120. No i się dokończy tam, nie? Ja też dokończę sobie zbierać wtedy na spokojnie. I się dokończy to pole już do końca. Ten kolega powiedział, że w poniedziałek będzie, czy w poniedzieli ogólnie, tam w przyszłym tygodniu będzie chciał wapno tutaj rozwieźć nowym nabytkiem, aby
kupiliśmy sobie taki, czy kupiliśmy, kolega sobie kupił, Kuba, taki wózek tam do wapna od Wikona. No i będzie trzeba przetestować, bo stosowali wapno granulowane. Mówią, że to ogólnie git jest, ale szybkie ma działanie, tylko że bardzo krótkie. I ma tam ten przyrząd do mierzenia pH, chyba pH-mierz to się nazywa. No jak w tamtym roku badaliśmy, było ok, że tak powiem, po wapnie. No a za rok, czyli w tym roku już tak ciekawie nie jest, nie? Jeżeli chodzi o pH, jest po prostu za niskie. Trzeba to zrobić, żeby było eleganckie. No i co? No i dlatego właśnie kupił ten wózek do wapna, żeby porozwozić te wapno. Zamówiliśmy już jedną łódkę, tam widzieliście, że wapno leży. Czeka tylko, aż się wywiezie. Mówię. Ale ja się zastanawiam teraz, czy w ogóle te talerzowanie na tym polu pójdzie. No to ci kurde, no sucho jest, nie? A talerzówka jak jest sucho, no to ona tam ciężka jest, co prawda, ale też tak bajlando nie będzie, nie? Dobra, możemy tutaj stać, a idę odpiąć. Już patent mam. Jak stoję za blisko, sobie delikatnie ciągadło obracam i jest baja. Teraz sobie normalnie chociaż odjadę, a nie żeby wysiadać 10 razy jak wcześniej. No i te dziury, sam kolega mówi, że kurde, nie wie od czego normalnie te dziury. No to ta ścieżka tam wiadomo normalna, ale kurde, no jest beton, mówię. I tak to wygląda. Znowu wody oczywiście zapomniałem, bo po co mam się napić. Tutaj widzicie, sąsiad ma wybujałą kukurydzę. Kolega mówi, Kuba mówi, że chyba ją czymś przypalił. No ale tutaj chwast jest. No możliwe, że nie podziałał środek, no ale mówiłem z dwa tygodnie temu chyba tutaj właśnie tata kolegi Kuby pryskał jeszcze kukurydzę na chwasta, bo miejscami komosa była wyższa od kukurydzy, nie? No i tam pozwijało trochę tą komosę, myślałem, że ogólnie dla mnie to było za późno, nie? No bo jednak każdy środek tam, czy to herbicyd, czy fungicyd, ma tam swój okres, kiedy można go stosować, czyli do jakiegoś liścia, czy do jakiejś fazy. W kukurydzy często jakieś tam herbicydy, z tego co pamiętam, przynajmniej do 4-5 liścia chyba są. No a tutaj ta kukurydza już jednak była dosyć duża. Możliwe, że... oj, nie tak. Możliwe, że przyhamowało jej wzrost, ale... ale chociaż trochę tą komosę popali, a jakby miało być tak, żeby miała nie urosnąć przez tą komosę i nie wydać plonu, no to już lepiej, żeby później doszła, a żeby coś było z tej kukurydzy, nie? I tak... no, szyba nie zamknięta, jak tak dudni, to szyba jest nie zamknięta. Mówię, teraz najważniejsze, żebym ja w ogóle nagrywał te vlogi. No tak, żebym miał o czym gadać, no to wiadomo, tam zawsze jakiś dzień mogę skrócić, co tam robiliśmy i tak dalej. Ale też nie zawsze mogę o wszystkim powiedzieć. No to wiadomo, nie potrzeba wam takich rzeczy wiedzieć, co my tam dokładnie robiliśmy, nie? Jak pojedziemy sobie na panie od ołówków, to nie będę tego mówił, bo po co? Ale kto tak powiedział? Ogólnie cieszę się z jednego, że na Instagramie jak tam relacje wrzucam, to już się relacje wrzucam. Duża część osób na Instagramie po prostu pisze do mnie, jak tam, co tam, jak tam, kiedy jakiś vlog i tak dalej. Pozdrawiam Karla i serdeczne. Jak ktoś chce na Instagramie zaobserwować, to Jankus przez 3U69. Taką nazwę mam. Możecie sobie zaobserwować, jak czegoś nie ma na vlogu, to jest na... albo zapowiedzi będziecie mieli, to będzie na... na Instagramie, nie? Tam na relacje wrzucam często. Można sobie jak najbardziej wbić, zobaczyć, zaobserwować. Proszę bardzo, wtedy serdecznie. Instagram jest publiczny, nie jest prywatny, także można sobie śmiało oglądać.
No i pisało właśnie parę osób, co tam u mnie, jak się trzymam. Bardzo miło z tego powodu mi. Zawsze to, wiecie, jest takie uczucie, że jednak gdzieś tam jak na YouTubie zniknąłem, to nie każdy o mnie zapomniał, nie? Fajnie, fajnie. Podoba się dla mnie. Podoba się dla mnie takie nastawienie ludzi. Ale to tak jak już nieraz mówiłem, ja sobie takie społeczeństwo, że tak powiem, wyhodowałem, to nie, bo to nie jesteście zwierzętami, ale takie społeczeństwo sobie zrobiłem. Sam tego chciałem i podoba mi się, zadowolony jestem, nie? O to właśnie chodzi. Mówię, to jest tak jak z live'ami. Z live'ami na początku, kurde, z live'ami na początku było ciężko, jak już się rozkręciłem, to było dobrze, nie? Mówię na tych ścieżkach. Jak już się rozkręciłem, to było dobrze. Tutaj musi być to samo. Najpierw muszę zobaczyć, o czym w ogóle gadać, żeby nie zanudzać, zobaczyć, jaki vlog ma większy odbiór, czy vlog, który będzie trwał, no załóżmy 20 minut i będzie w nim wszystko streszczone, czy vlog, który będzie trwał 40 minut, a nie zawsze będzie wszystko w nim, inaczej, będzie wszystko w nim powiedziane, ale będzie taki, że na przykład 5 minut, no nie no 5 minut nie, ale na przykład 2 minuty się nie będę odzywał, nie? To już od was zależy, czy lubicie po prostu, czy bardziej słuchacie, co ja gadam, czy bardziej oglądacie, co ja gadam, nie? A jak to i to, no to jest bajlando, wtedy to nikomu nie powinno przeszkadzać to, jak na przykład 2 minuty się nie będę odzywał, tak jak wyjeżdżałem tam właśnie, nie? Boję się, że mi się pelka przybije, ale już nie będę poprawiał. One są ogólnie bardzo mocno zbite, bo to jednak po pasówce. Prasa, nie wiem, czy tam widzieliście, ale ogólnie to jest Masio. Tam kolega ma parę maszyn od Masio sobie wziął. Już nie pamiętam, w którym roku, czy to 2 lata temu, czy jakoś tak. Bezorkowca ma tą prasę. Teraz nie pamiętam. A i Puk jeszcze ma od Maszy Gaspardo. Ogólnie, tak jak na przykład Bezorkowiec, naprawdę pierwsza klasa. Tak już bym na przykład na Puk nie powiedział, że to jest jakaś rysina, czyli wykonanie jest bardzo dobre. Ale z tego względu, że jest wykonanie bardzo dobre, to przekłada się to na to, że Puk ciężki jest, to po pierwsze, a po drugie bardzo ciężko idzie, naprawdę. Z tego co pamiętam, ta Puma, co jest, to jest 170, ona jest szczipowana na 200 koni i uwierzcie mi, że ona z tym Pugiem ma pytania. Ma pytania, a ona powinna iść bez zastanowienia, ją powinny ciągać te MX-y. 120 powinna ciągać ten 4-skibowy Pug, nie? No ale nie ma takiej możliwości, bo on idzie naprawdę bardzo ciężko. Ja już to mówiłem koledze, że jakby miał Fernelanda, to myślę, że tą Pumą na lżejszych ziemniach uciągnąłby spokojnie 6 skip, nie? 5 to na 100%, ale 6 skip, no myślę, że by uciągnął, nie? No, tak ogólnie mówię, wykonanie jest bardzo dobre, podoba się dla mnie. Ale jest już sama waga, opór jaki stawia ciągnikowi, no to jednak dla mnie to jest do poprawy. To żeby jeszcze na resorze było czy coś, ale to jest normalnie na hydraulice. Także nie powinno takiego problemu sprawiać. Ogólnie tutaj ma kolega w ogóle nota 5-skibowego na sprzedanie. Jakby ktoś był zainteresowany, to jest tam resor. Resor 2006 albo 2008 rok, już teraz dokładnie nie pamiętam. Także aby ktoś chciał, to zapraszam serdecznie. Rozsiewacze tak samo, aczkolwiek to już pokażę wam w osobnym filmie kiedyś. Rozsiewacze i mulchery, także jakby ktoś chciał, to się odzywać. Mulchery od 2,60 metra do 3,20. Jeżeli ktoś by chciał sobie takie cacko kupić, po kukurydzy na ściernisko, talerzówka, to może cmoknąć tego mulchera w pipę, że tak powiem. Naprawdę robi to robotę, tnie jak ta lala. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę się odezwać w komentarzach. O rozsiewaczach jeszcze nie powiedziałem, rozsiewacze najmniejsze od... żeby was nie skłamać, 1600 albo 1800, ale litrów, bo to wiadomo, im inny nawóz, tym inaczej się to przekłada. Do jednego nawozu wpakujecie 4 biksy, a do drugiego 5, nie? Także nie mówię do tego, tylko w litrach. Prezes się tam pytał właśnie, czy vloga nagrałem, bo musiał kiedyś tam mówić, żeby i on coś pogadał, nie? To, że on taki ogólnie dosyć cichy chłopak jest, ale jakby się namówił, to byśmy zobaczyli, nie?
Może by co nagram, chłopaczyna. Daleko dosyć, po te belki mam jeździć, ja nawet nie będę miał tutaj pełnej lawety, a szczerze tamtych to na razie nie będę zbierał, bo to po pierwsze jest troszeczkę, sama się tak nie powinna, ale na przykład siano, jak jest świeżo zwinięte, jest ciepłe, to potrafi się zagrzać i zapalić. Myślę, że takie sytuacje nie są niczym dziwnym, bo nieraz u kogoś tak było, ale krzywo go nabiłem, ale jest dobrze. Nieraz były takie sytuacje były, no i ja się zawsze trochę boję o tą słomę, także wolę ją zostawić, niech ona sobie zostanie przez niedzielę do poniedziałku, niech sobie tam wyschnie, trochę na nią wiatr powieje i będzie dobrze wtedy. Mówię. Ogólnie będę musiał sobie jeszcze ustawienia na laptopie zrobić. O Jezus Maria. To jest jakiś, już nie pamiętam co to było, jakieś chyba odwody coś. W tamtym roku coś wyorałem z tego, ale już nie pamiętam co to było. Coś tam mi się wyorało. Wyorało? Nie, czekajcie, to ja chyba bez orkowców. Chociaż nie, tutaj orałem, ja orałem tutaj. To coś mi się wyciągnęło tam. Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle działa, czy co, ale... Takie gówniuszko tutaj jest do ominięcia i widzicie, mówię. No i dobra. Ja ogólnie sobie załaduję tą lawetę. Będziemy już się raczej widzieć przy rozładunku, bo już drogę na Podhale widzieliście. Że nie ma sensu 18 razy tego samego nagrywać. Póki co, jak nie mam o czym gadać, mówię co za dziury, mówię. Dobra, to sobie damy ogólnie do góry. Zrzucę je i na razie kończę nagrywanie. Mówię, widzimy się przy rozładunku, zobaczycie sobie jeszcze halę. Wczoraj ją wstawiłem na Instagrama, to parę osób pisało, że taka sama jak na połowie mam. Ale to nie jest ta sama, bo tamta jest otwarta, jest w sensie tutaj u Kuby jest większa. Większa jest otwarta, a na połowie miałem zamkniętą. Ale podobna jest. Dobra, ja ładuję lawetę i widzimy się przy rozładunku. No i dobra, zaczynamy rozładunek. Pełnej lawety nawet nie było, tak jak powiedziałem, ja nie chciałem zbierać tam tych bel, ale prezes już siedzi, przez telefon gada. Pewnie dzwoni już o klamota kolejnego, no mówię, mówię. 1000 klamotów później. Trochę słońce mi tu świeci, nie podoba mi się to, ale damy sobie radę, mówię. Ten trochę lichy jest ten snopek, bo troszeczkę, że tak powiem, go haczyłem. Także wolę powoli jechać z nim. No, jak nie zapomnę, to wam wkleję zdjęcie. Prezes już nalepki nakleił na maskę. Wygląda to lala. Mówię. Nie będę wam też wszystkiego nagrywał, bo mówię, ja już nie mam o czym nawet gadać, także bez sensu to wszystko na siłę kleić. Tam jedna belka z przodu jest mniejsza, to ją zdejmę i postawię tutaj na bok, to do ścielenia od razu będzie. Później stuk jest nierówny. A ogólnie stuk układam w ten sposób, że od początku tam nie daję od razu, że tak powiem, na 5 do góry, tylko powolutku odsuwam tak tam po 20-30 cm od końca, żeby się nie rozjechały później, żeby nie poleciały do tyłu, nie, bo tak zawsze jest, mówię. Już
by człowiek chciał do domu, ale mówię, rozładowuję tą lawetę. Idę się myć i do chałupy. Poniedziałek kończym robotę z tymi balotami. Najważniejsze, że prasa nie wali, bo w tamtym roku było trochę męczarni z nią. W sensie zadane miała tam 120, a robiła 130, 135, 140, jak tam chciała. A to z tego względu, że 130 gdzieś tam podskoczyła czy coś, było za małe napięcie. Albo nie wiem, koguta się włączyło, cokolwiek, gdzie zgubiło napięcie. To niby się nie przestawiało na prasie, było pokazane zadana 120, ale robiła większe, nie? Także coś było ogólnie nie tak. Ja widzę, że ja źle robię, bo ja powinienem najpierw do góry kłaść, bo za chwilę nie ułożę, tutaj mówię. Najpierw tutaj. No i tak jak widzicie, ja tam do końca ich nie stawiam, bo później będą lecieć. To też się poprawi. Zgrzyty to jak ktoś nie widział, nie jeździł MX-em, to nie wie, o co chodzi, ale to jest normalne, także nie zwracajcie po prostu na to uwagi, o ile je słychać, ale raczej słychać. Ja jestem bardzo ciekawy naprawdę na tym materiale, dzisiaj pojadę do chałupy, to sobie chyba pierwsze wrzucę na kompa i zobaczę sobie w ogóle, jak to słychać to wszystko, bo no ciekawy jestem, nie? Tak zawsze jest, że tutaj właśnie słońce świeci. Czasami jak się rozładowuje, to jest porażka. Mówię. A i ogólnie właśnie, jeszcze jedno, bo ja chciałem robić takie sklejki, na pewno kojarzycie, bo raczej większość chociaż czasami spojrzy lub ogląda. Joker Farma. Kiedyś z Bolkiem gadałem, jak on to robi, że on puszcza takie nutki, które lecą w radiach i on nie ma na tym praw autorskich. I jak ktoś wie, to może mi napisać, bo chętnie też coś gdzieś zawsze skleję na początek, żeby film miał fajniejszy wstęp. No a takich nut ciężko jest, no mówię, sam wiem jak to jest, że niby jest muzyka bez praw autorskich, bo też taki korzystałem nieraz. Jest niby bez praw autorskich. Pamiętam, to było na Prosidzie, na poradniku z Prosida. Niby się zarabia kasę. Ale jak w pewnym momencie było chyba tam 12 tysięcy wyświetleń, to postanowili, że muzyka nadal jest darmowa, ale się inaczej, mogę ją wykorzystać w swoim filmie, gdzie na początku do 12 tysięcy normalnie zarabiałem, do 12 tysięcy wyświetleń normalnie na niej, na tym filmie zarabiałem. Tak później stwierdzili, że mój film jest tak jakby, no wiecie, za duże zasięgi ma, no i że jednak dadzą tak, że może być ona nadal w filmie, ale zarabia już na moim filmie zarabia osoba, która zrobiła tą muzykę, nie? Także no pod tym względem słabo, bardzo słabo, bo jednak jak darmowa, to powinna być darmowa, a nie, że po czasie jednak się odwidzi i już nie jest darmowa, nie? No ale no, no to się nic zbytnio nie poradzi. Jest jak jest. I szukam takich nutek. Ale mówię, napiszą, że jest bez praw autorskich, bo wiecie, tych takich nutek, co tam lecą sobie, że tak powiem, pod grę, bez słów. Musiał sobie przypomnieć nazwę Noco Project Music, czy jakoś tak się nazywa ten kanał, czy Noco Project Song, jakoś tak. Tam jest pełno takich nut, nie? Ale to mówię typowo pod grę. No wyobrażacie sobie, jakbym miał teraz puszczać takie nuty pod grę gdzieś na wstępie filmu, no właśnie.
gdzieś tam dużo tych VIX nie ma praw autorskich, ale za jakiś czas mogą się one pojawić, nie? Jednak gdzieś tam ktoś znajdzie, że to są jego dźwięki, utwory i po czasie jakimś do wszystkich, którzy wykorzystali ten utwór, który był podobny w jakiejś VIX-ie, też się zwróci, że jednak on na tym filmie zarabia, a nie wy. Także słabo pod tym względem. Pamiętam, że ktoś mi mówił, może ta osoba mnie ogląda, to wtedy może napisać. Była taka osoba, która mówiła, że robi takie muzyki i takie przerabia, że nie ma praw autorskich. Nawet na takich jakichś tam oryginalnych nutach, wiecie, gdzie w radiu lecą i tak dalej, nie? Bardzo serdecznie bym chciał się dowiedzieć, co to była za osoba. Jeżeli się uda, oczywiście. Ale dobra, słuchajcie, ja już tutaj nie będę na siłę o niczym gadał. Rozładowuję te belki. Z wami się żegnam, tak naprawdę. No to ile mi tam z 10 minut zejdzie i będę kończył już, także nie będę miał przez ten czas o czym gadać. No i co, usłyszymy się w kolejnym vlogu jakimś. Może się uda coś z tego talerzowania nagrać, z wapnowania, zobaczymy. Ładuję tą belkę i się żegnam. Także co? Słyszymy się następnym razem. Dajcie znak, jak się tam vlog spodobał dla jej ich. No i co? Do następnego. Na razie, siemano.